Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu Sympatyków Sosnowca. Gośćmi dzisiejszego spotkania będą gwiazdy naszego basketu zagłębiowskiego, pan Tomasz Strzałek. Dzień dobry. Oraz pan Dariusz Szczubia. Więcej o sobie, myślę, sami nasi goście honorowi. Co jeszcze? Chciałbym Państwu podziękować, szczególnie dlatego, że dzisiaj Zagłębie gra i jednak Państwo postanowiliście do nas przyjść. Zgodnie z obietnicą, tak jak Paweł wrzucił na fejsa, jeżeli po naszym spotkaniu ktoś z Państwa będzie chciał jechać na Zagłębie, ja służę pomocą i zawiodę nam, dobry? Także, że nie spieszmy się, wysłuchajmy naszych gości od początku do końca spokojnie. W związku z tym, że podobnie jak Sosnowiec w 1902 roku uzyskał prawo miejskie, ustanowiono święto ptaka. Pawełowi przekażemy głos. Proszę Państwa, ja dzisiaj miałem jedną wielką obawę przed spotkaniem. Bałem się, że panowie nawet siedzą w pewną wyżsi od nas. Na szczęście nie okazało się to prawdą. Chciałem powiedzieć dwa słowa, ponieważ tutaj do nas często przychodzi na spotkania jeden z panów, który również współtworzył sosnowiecką koszykówkę, pan Janusz Maszczyk, znany również z historycznych wpisów różnego rodzaju, Państwo go znacie. Chciałem wspomnieć, że on jako jeden z pierwszych zawodników w Sosnowcu rzucał bardzo dużo koszy, był wyróżniającym się zawodnikiem tutaj w Sosnowcu. No dzisiaj niestety nie mógł przybyć, więc myślę, że następnym razem będzie i może będzie kiedyś okazja, że nam też coś opowie o koszykówce. Mateusz, dwa słowa. Dzień dobry Państwu, witam Was serdecznie. Ja tak, żeby nie przeciągać, nie przedłużać, wspomnę jedynie o tym, że dzisiaj rozlosujemy trzy książki, które są związane z jedną, przepraszam, emocji, z pancerownik, mój błąd. Ja rozmam wszystkie kartki, bardzo proszę, żeby wpisywać imiona i nazwiska. Później wrócimy je do jakiegoś pojemnika, opakowania, w którym rozlosujemy zwycięzcę tej książki. Przekazuję głos naszej pani gospodarz. Jeszcze raz witam serdecznie naszych gości. Panu Tomaszowi powiedziałam, że 30 lat nawet w najśmielszych marzeniach myślałam o tym, że pan Tomasz, pan Dariusz będą moimi gośćmi, bo to jest to dla mnie naprawdę wielka niespodzianka i wielki zaszczyt. Pan Dariusz, wspomnę, tutaj był mistrzem rzucania za trzy punkty, z tego co ja pamiętam, z drugiej połowy boiska potrafił trafić do kosza, czyli wzbudzał euforię wszystkich kibiców, chodziłam na wszystkie mecze, wszystkie pamiętam ostatni mecz, kiedy z Lechem Poznań Zagłębie zdobywało tytuł mistrza Polski. W maju mija 30 lat. Pan Tomasz mi zdradził tajemnicę, że szykują spotkanie z tej okazji. Także myślę, że to będzie okazja do świętowania tego, co stało się 30 lat temu. Dziękuję Państwu. Ja tylko powiem, że zapraszamy też do współnalegowania Wiki Zagłębie z innymi Polski dla Zagłębia Polskiego. Wiki Zagłębie wymaga jeszcze wielu wpisów, szczególnie tutaj w dziedzinie koszykówki. Jeżeli ktoś z Państwa interesuje się koszykówką, ma ciekawe materiały, to zapraszamy do współpracowania. W razie pytań proszę później do spotkania. Na koniec jeszcze, żeby się nie przedłużać, chciałbym Państwa prosić o pozostanie chwilę po zakończeniu naszego spotkania, bo zazwyczaj mamy jakieś dla Państwa informacje, ciekawostki, takie, które się odnośnie... Ilozowanie książki oczywiście i odnośnie najbliższych spotkań i jeszcze kilka takich informacji stricte związanych z naszym miastem. Bardzo dziękuję, przekażę teraz głos panu Tomaszowi. Chciałbym szczególnie podziękować panu Tomaszowi i panu Dariuszowi. Wszyscy nasi goście zawsze przychodzą do nas bezinteresownie, robią to za free, poświęcają swój czas. Szczególne uznanie dla tych Państwa. Miło mi Państwa powitać. Myślę, że jesteśmy w gronie sympatyków koszykówki i może przedstawię, jak ta koszykówka w Sosnowcu się urodziła, bo nigdy tu nie było takiego źródła koszykówki na wysokim poziomie, a od czego się to zaczęło. Ja jako nastolatek trafiłem do Technikum Hutniczo-Mechanicznego, gdzie cała szkoła grała w koszykówkę, no i kto chciał uprawiać sport, musiał grać w koszykówkę. No i ja zacząłem grać w koszykówkę. Po 4 latach, jako wyróżniający się zawodnik, zostałem kupiony do Bendonu Katowice, który był wtedy najlepszą drużyną na Śląsku, topową, nie było lepszego zespołu. Jeżeli Państwu powiem, że zostałem kupiony za kawę i ciastko, to tak to wyglądało, że zostałem zaproszony, poproszony do klubu
i podpisałem kontrakt do Bezdomu Katowice. Więc w Londynie Katowice grałem w Ekstraklasie, czy to pierwsza liga, na zmianę w drugiej lidze, bo Bezdom grał i w pierwszej lidze, i w drugiej lidze, na zmianę. Nie było lepszego zespołu w tym czasie na Śląsku i Zagłębiu. W międzyczasie z moich takich epizodów zawodniczych to było to, że zostałem wypożyczony w ostatnim roku, bo byłem różniącym się zawodnikiem jako junior i z drużyną MKS-u Zabrze, z której pochodzi Darek Szczubiał, zdobyłem wicemistrzostwo Polski juniorów. To był taki największy sukces w ogóle w tym czasie koszykówki na Śląsku młodzieżowym. Grałem z 8 lat w Beldonie. W pewnym momencie zostałem zaproszony przez władze Zagłębia, czy ewentualnie nie podjąłbym się pracy w Zagłębiu. W międzyczasie, kiedy jeszcze będąc zawodnikiem Beldonu Katowice, prowadziłem eksperymentalną klasę sportową w szkole nr 26. Będąc zawodnikiem, będąc studentem AWF-u, jednocześnie prowadziłem tą klasę sportową. Był to taki mój pierwszy jakby taki wstęp do mojej kariery trenerskiej. Muszę przyznać, że po 4 latach pracy z tą klasą sportową zdobyłem mistrzostwo polskich szkół podstawowych, gdzie jeszcze w Sosnowcu praktycznie nie było koszykówki, gdzie wszyscy dziwili się, że w Sosnowcu jest mistrz Polski, a nie ma koszykówki na jakimś wysokim poziomie. W 1974 roku, kiedy mnie poproszono, czy nie zbudowałbym koszykówkę, no jako sosnowiczanin no zdecydowałem się, że będę odbudował od podstaw koszykówkę. Warunkiem, żeby mnie klub zwolnił Beldonu do Sosnowca, było to, że jeszcze jeden sezon będę zawodnikiem Beldonu, a jednocześnie już będę trenerem Zagłębia Sosnowiec. Czyli musiałem to łączyć tu jako zawodnik, a jednocześnie jako trener. Kariera była dość szybka, bo awansowaliśmy z trzeciej ligi do drugiej ligi, 3 lata graliśmy w drugiej lidze, awansowaliśmy do pierwszej ligi. No i w pierwszej lidze graliśmy aż do 90. lat. Myślę, że drużyna w tym czasie, no koleje losu były różne naszej koszykówki, ale z niczego się to nie brało. Będąc, kiedy zaczynaliśmy odbudować koszykówkę, to w międzyczasie zdobyliśmy Mistrzostwo Polski Juniorów jako Zagłębie Sosnowiec i większość tych zawodników, którzy, może nie większość, ale część, potem grało w drużynie, to zdobyła Mistrzostwo Polski, bo z tego się wywodził Węglosz, z tego wywodził się Frankstein, Forreiter, to byli zawodnicy, którzy zdobywali ze mną Mistrzostwo Polski Juniorów. W 1979 roku, kiedy awansowaliśmy do Ekstraklasy, czy do pierwszej ligi, wtedy nie było Ekstraklasy, trzeba powiedzieć, że mieliśmy tutaj wspólnie z drużyną taki epizod. Jako jedyny zespół pojechaliśmy do Korei Północnej. To było rzadkością, ale w nagrodę, że awansowaliśmy, dostaliśmy wyjazd z Polskiego Związku Koszykówki do Korei Północnej, gdzie wtedy jeszcze rządził Kim Il-sung i tam żeśmy poznali dopiero, jak to wszystko wygląda. Ciekawy bardzo kraj, ciekawe w ogóle mieliśmy doświadczenia. Muszę przyznać, że kiedy przyjechaliśmy tam do Korei, to w ambasadzie było spotkanie z ambasadorem, to mówi, tylko nic nie mówcie, bo wszędzie są podsłuchy. Tam na każdym kroku będziecie podsłuchiwani, a już na Kim Il-sunga, żebyście tylko nic złego nie mówili. Zapytaliśmy go, co on tutaj robi w tym kraju. Mówi, że on nawet nie może wyjechać do innego miasta, bo musi mieć zgodę Kim Il-sunga jako ambasador Polski, żeby mógł wyjechać do drugiego kraju. No, świat bardzo ciekawy. Mieliśmy taki epizod, widzieliśmy, że z hotelu widzieliśmy, że pełno ludzi wieczorem się zbiera przed hotelem. Ja wiem, z 1000, może 2000 ludzi jest do tego orkiestra i zaczęli kopać jakiś dół, a jednocześnie stawiać pomnik. I wyglądało to w ten sposób, że orkiestra grała, wszyscy pracowali to ręcznie, orkiestra schodziła, wchodziła nowa orkiestra do pracy, rano patrzymy, stoi pomnik. W wysokości 100 metrów, w ciągu nocy postawili pomnik 100-metrowy, gdzie całą noc pracowali, orkiestra grała. Także no taki kraj troszkę inny. W ogóle nie było samochodów prywatnych, tylko były samochody służbowe. Ludzie pracowali tam po 16 godzin dziennie, mieli tylko jedną niedzielę wolną w miesiącu. Jeżeli ktoś nie pracował
no to musiał umrzeć, dlatego że wyżywienie było tylko w zakładach pracy. On dostawał śniadanie, obiad, kolację, był to ryż. O tyłych ludzi żeśmy nie spotkali w Korei, ponieważ no nie sposób na takim odżywianiu. Nie było sklepów, wszystko na kartki. No i tak to wyglądało. W 22 życie się zaczynało w Korei, ponieważ wszyscy z pracy wychodzili i ruch duży odbywał się na ulicach. To jest taki pierwszy nas taki wyjazd zagraniczny, który żeśmy zaliczyli z drużyną do Korei Północnej. W międzyczasie drużyna po awansie nikt nie dawał nam szans w ogóle na utrzymanie się w pierwszej lidze. Nawet najwięksi trenerzy, sceptycy mówili, że Zagłębie to jest epizod jednego sezonu i na pewno spadnie. Utrzymaliśmy się na 6 pozycji, pamiętam, na 12 zespołów w pierwszym roku. No i rok rocznie szliśmy do góry. Muszę przyznać, że drużyna opierałem na zawodnikach z województwa śląskiego. I myślę, to jest większość była tutaj z Katowic, z Zabrza, Ruda Śląska, Rybnik. To byli zawodnicy młodzi, utalentowani, których ja brałem do swojej drużyny i potem rosliśmy razem. Ja się uczyłem jako trener, oni się uczyli koszykówki. Czyli nie było to tak, że od razu stałem trenerem na wysokim poziomie, tylko po prostu starałem się również cały czas szkolić, jak i szkoliłem graczy. Muszę przyznać, że sukces ten byłby nieosiągalny, gdyby nie gracze. Trafiłem na wspaniałych zawodników. To tylko raz w życiu się na taki raz. To jest drużyna, którą Państwo tutaj widzieliście, czy oglądacie. To jest drużyna, która no, jakby się szukała. To byli zawodnicy do wszystkiego. Myśmy pracowali, myśmy się bawiliśmy się wspólnie. Były problemy, to żeśmy wspólnie rozwiązywali. Muszę powiedzieć, że 20 lat pracowałem z Węglorzem jako trener, z Darkiem może 2 lata mniej. Czyli po prostu ta drużyna od wieku, załóżmy juniorskiego, rosła aż do momentu, aż zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. W 85, w 86 roku zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. Większość Państwa, którzy tutaj rozmawiałem, to była na tych meczach. Wie, jak to wyglądało, że hala pękała w szwach. Było 3000 ludzi, a 2000 ludzi jeszcze było pod halą, gdzie nie mogło wejść na halę. Były to wspaniałe momenty. My ze swojej strony byliśmy taką drużyną, gdzie na nas nikt nie zwracał uwagi, ponieważ piłka nożna była no, oczkiem w głowie, siatkówka, hokej, a myśmy sobie tak z boku starali się grać, no i graliśmy na jak najwyższym poziomie. Oczywiście jak już były tytuły mistrzowskie, no to gwarectwo czy nawet miasto się tym eupiło, no bo zawsze jest to tytuł mistrzowski. Takich ciekawych epizodów, które chciałbym Państwu powiedzieć, to w latach 80. no praktycznie mało kto wjeżdżał za granicę. My jako drużyna wyjeżdżaliśmy za granicę, bo to no każdy chciał wyjechać za granicę, było to takim wyróżnieniem. Zawsze po sezonie jechaliśmy na turnę po Europie, graliśmy różne mecze ciekawe. No ale w tym czasie bez paszportu nie można było wyjechać, prawda? Musieliśmy zacząć paszport. I opowiem Państwu, jak to wyglądało, bo myślę, że to jest taka ciekawa rzecz. Kiedy najczęściej ja załatwiałem te zaproszenia, zaproszenia przychodziły do klubu na 18 osób i robiło się listę osób wyjeżdżających za granicę, czyli 12 zawodników, 2 trenerów, masażysta, no, kierownik drużyny, no ci, którzy najbliżej współpracowali z zespołem, robiło się listę 18 osób. Ta lista szła do gwarectwa. W gwarectwie drugiego asystenta, i była lista rezerwowych. Oczywiście zostawał pierwszy trener, z 12 zawodników było się 10, no i gwarectwo pisywało swoich dyrektorów, czy swoich przedstawicieli na wyjazd, bo to były wyjazdy. Jeździliśmy do Niemiec, jeździliśmy do Algierii, jeździliśmy do Francji i to były bardzo ciekawe wyjazdy. No więc po liście z gwarectwa zostawał tylko pierwszy trener, czy ja, 10 zawodników, no i pozostali to byli tylko ludzie z gwarectwa, a na listę rezerwową zostali wszyscy wpisani ci, z którymi współpracowałem, lekarz klubowy i tak dalej, byli na listę rezerwową. Ale lista trafiła do komitetu.
komitecie miejskim, no znowu trzeba było swoich ludzi wpisać na wyjazd i zostawał trener. 10 zawodników już musiało zostać, czasami 9 wpisywali. No i z tego dwarestwa 2-3 osoby przesuwali na listę rezerwową, tak żeby 3 osoby z dwarestwa, 4 osoby z komitetu, trener i 10 zawodników. No, w tym momencie moi najbliżsi współpracownicy, działacze, którzy kierownicy, lekarze, prezes, no nie miał możliwości wyjechania, no bo wiadomo, że taka lista musiała zostać zatwierdzona. Co myśmy zrobili? No każdy musiał wypełnić na wizę dokumenty, ale trzeba było 30 dni wcześniej złożyć dokumenty na wyjazd zagraniczny. Wszyscy, czyli 20 kilka osób, bo ci, którzy byli na wyjazd oddelegowani i ci, którzy byli na listę rezerwowej, składali wnioski wizowe. Co myśmy zrobili? No ja z moim sztabem ludzi współpracujących wymyśliliśmy taką rzecz, że wszyscy wypisali wnioski, ale ci z komitetu i ci z Barysa, myśmy te wnioski złożyli dzień później. Czyli składaliśmy wszystkich, załóżmy 30 dni, a ich złożyliśmy 29 dni przed wyjazdem. Kiedy przed dzień wyjazdu trzeba było odebrać wizy, dostali panowie z komitetu i panowie z Barysa nie dostali wiz, bo za późno złożone zostały wnioski. No więc oni o tym nie wiedzieli, no i na wyjazd jechali zawsze 12 zawodników, bo ci wszyscy z listy rezerwowej dostali wizy i nie mogli jechali na wyjazd zagraniczny. No przed wyjazdem dzwonili do mnie panowie dyrektorzy kopalń, co mają zabrać, czy już wszystko przygotowane. Ja mówię, okej, no wszystko proszę zabrać, co jest możliwe. I w pewnym momencie nie było takiej możliwości, że on zadzwoni do ambasady, że dlaczego on wizy nie dostał. Czyli myśmy to tak robili, że dzisiaj odbieraliśmy wizę, a jutro wyjeżdżaliśmy już za granicę. Bo tak żeśmy to układali. Czyli żadna osoba z Barecwa ani z komitetu nie jechała i do końca nie wiedzieli dlaczego. A myśmy to tak ukartowali, że po prostu jechali wszyscy ci, którzy byli związani z koszykówką. Z takich ciekawych epizodów to chciałem Państwu powiedzieć, że na pewno Państwo pamiętają, że było coś takiego, że nie wolno kiedyś było na rachunkach, że była kawa i alkohol. No alkohol to wiadomo, że sportowcy, przecież to jest niemożliwe, że był alkohol, ale kawa. Używki. Tak, jako odżywka. Używka. Używka. Że kawa nie miała, to głupota była, bo przecież zawodnicy zawsze piją przed meczem kawę, ale w rachunku nie mogło to być. Kierownik zawsze tego pilnował, pisywał taki sok i załatwiał. Ale kiedyś rachunki wypisywały się ręcznie w latach 80. To dzisiaj, że z komputera się wypisuje rachunki. No i byliśmy na jakichś 3 meczach wyjazdowych, no a dyrektorem finansowym był dyrektor finansowy Gwarenstwa. Taki niejaki pan dyrektor Szczepański. Taki troszkę pistolet. No i mój kierownik idzie z tymi rachunkami, bo on to musiał przejrzeć, prawda, czy tam wszystko jest zgodnie z literą prawa. Akurat otworzył jeden rachunek, a tam pisze kawa. A on taki pistolet złapał te rachunki, rzucił na twarz praktycznie temu mojemu kierownikowi i służałek mi sobie za kawę i za te rachunki zapłaci. On po prostu nie zauważył tego, a tam były rachunki nie tylko na kawę, tylko na całe wyżywienie, które był gdzieś tam ze Szczecina, żeśmy wrócili. No i wrócił do klubu, siedzimy w klubie. Myślimy, co tu z tym zrobić? No przecież nie będzie do Szczecina jeździł, przepisywał 10 rachunków, czy tam ileś rachunków. No i co żeśmy zrobili? Dopisaliśmy z kawy, zrobiliśmy kawał kiełbasy. Dopisaliśmy eł do kawy i dopisaliśmy kawał kiełbasy. Poszedł za 3 dni, podpisał bez problemu, bo z kawy zrobiliśmy kawał kiełbasy, długopisem żeśmy podpisali. To były takie ciekawe historie związane właśnie z sytuacją, jaka czasami panowała w przepisach. Muszę Państwu też powiedzieć, że kiedy po raz pierwszy pojechaliśmy do Niemiec na wyjazd, no to ja zawsze musiałem ręczyć, że wszyscy zawodnicy wrócą do kraju. To były takie czasy, że zespół wyjeżdżał, no to wracał w 80-50% tutaj. No większość, znaczy nie większość, ale kilku zawodników było ze Śląska, miało rodzinę w Niemczech, to praktycznie nie było możliwości wyjazdu. No więc ja zostałem wzywany zawsze do komendy wojewódzkiej, do działu poszportowego. Gwarantowałem, że wrócę. Oczywiście podejmowałem duże ryzyko,
Ale mówię, no co mi mogą zrobić? No przecież zastrzeli mnie, nie zastrzelą, nie zabiją, a zresztą musi jechać, już musi przygotowywać sam. No ale też w pierwszym momencie, jak wyjechaliśmy pierwszy raz do Niemiec, autobus przyjechał do miasta, już nie pamiętam jakiego, do wszystkich osób były rodziny, po kilka osób, jedynie ja i kierowca nie mieliśmy, prawda, osób, które by nas tam, prawda, przyjmowały. No ale wszyscy wróciliśmy na pierwszym wyjeździe. Z naszych wyjazdów, które wielokrotnie żeśmy wyjeżdżali za granicę, jeden zawodnik został w czasie mojej kariery za granicą, ale żeśmy się tego spodziewali, no ale no, tak się stało. Także nie było to aż tak źle przez tyle lat wyjazdu. Muszę powiedzieć, że swego czasu jako trener zostałem zaproszony do komitetu, bo to Państwo pamiętają czasy komitetu, że komitet decydował i rządził o wszystkim. No, zostałem do pierwszego sekretarza zaproszony, no i pierwszy sekretarz mnie poprosił, ciągnął kieliszki i mówi tam, jak to towarzyszu Służalek wie, że drużyna jest na pierwszym miejscu, a wy nie jesteście w partii. No więc ja oczywiście mówię, proszę pana, jeżeli pani tak pisze oświadczenie, że jak ja się zapiszę do partii i zdobędę Mistrzostwo Polski, to ja się dzisiaj zapiszę do partii. Ale był takiego zastępca Jaskuła, też drugi sekretarz, mówi, przestań tego Tomka męczyć, polej tu, napijmy się i przestań go męczyć, nie zapiszę go do partii, on sobie da radę bez partii. To tak wyglądały takie ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi w naszej działalności. Tych rzeczy jest bardzo dużo, różnych śmiesznych, które w tym czasie wynikały, bo wiadomo, że muszę powiedzieć, że no każdy z zawodników w tym czasie to miał duże możliwości, ponieważ no wiadomo, że kopalnie opiekowały się, każda kopalnia opiekowała się jedną drużyną. Mieliśmy dość no wspaniałe warunki jak na te czasy, bo wiadomo, że tak były czasy, że byliśmy zatrudnieni na kopalni, mieliśmy opiekę dyrektora kopalni. Miałem takiego wspaniałego też dyrektora Stachę z kopalni, jak się nasza kopalnia nazywała? Kazimierz Juliusz, przepraszam. I on po prostu nie znał się na koszykówce, ale muszę Państwu powiedzieć, że bardzo się, no dyrektor Bessa mu się kazał opiekować, no więc musiał się opiekować koszykówką, czy chciał, czy nie chciał. No ale był taki też epizod, że jego kopalnia nie fedrowała, czyli nasza kopalnia, ponieważ no jakiś tam miał kłopoty i kiedy graliśmy o pierwsze Mistrzostwo Polski, dyrektor Bessa przyjechał do niego i mówi tak, słuchaj Andrzej, co ty jeszcze tu robisz? Drużyna grała mecz o mistrzostwo, a ty jeszcze na kopalni. No ale panie dyrektorze naczelny, jedź pilnuj drużynę. I mówi tak, zdobędziesz Mistrzostwo Polski, to ja ci zejdę z tych zaległości, bo to wtedy się rozdzielało na inne kopalnie i nie będziesz miał problemów, jeżeli chodzi, bo kopalnia nie zmniejszyła wydobycie i po prostu miała problemy. No i pamiętam, jak dziś godzina gdzieś, ja wiem, przed meczem, godzina 13, przyjeżdża dyrektor do mnie do domu, mówi, co ja mam zrobić, żebyście wygrali? Ja mówię, już nic, panie dyrektorze, cały rok pracowaliśmy, to już nic nie zrobimy. Po prostu gramy, już nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale dotrzymał słowa, zdobyliśmy to Mistrzostwo Polski, no i faktycznie wyprowadził kopalnię na plus, no to był taki, no jakiś taki ukłon w stosunku do dyrektora kopalni. Z takich ciekawych jeszcze rzeczy muszę powiedzieć, że po pierwszym mistrzostwie mieliśmy imprezę w Silezji, jeszcze w Katowicach, która mieliśmy zarezerwowany cały dół Silezji, no bo to wiadomo, pierwsze mistrzostwo, impreza, no wspaniała, zabawa, no ale w pewnym momencie, jak to Państwo pamiętacie, każdym lokalom opiekowała się policja, czy ludzie jakieś tam wtajemniczeni, ale policjanci. No i ten policjant, który się opiekował, przyszedł zobaczyć, co się dzieje na balu. Żony naszych zawodników siedziały sobie na wysokich stołkach, no on przyszedł i zaczął tam je poklepywać, bo myślał, że to prawda, te panie, co zawsze siedzą na dole, to są te same, które są na tym bankiecie. No więc zawodnicy, jak zobaczyli to, złapali tego gościa, a to taki niewysoki, no więc najpierw mu tam dołożyli ubikacji i zabrali mu pistolet, czy całą broń mu zabrali, bo on oczywiście z bronią i tak dalej. No wróciliśmy gdzieś o 6 i wyrzucili go z tego lokalu, bo to już było nad ranem. Pamiętam, że była 6 rano, całą policja mnie szukała w Sosnowcu, bo nie chodziło o to, że tam dostał
od moich zawodników za to, że poklepywał ich żony, tylko ten pistolet, żeby oddać. Gdzie jest ten pistolet? Bo najważniejszą rzeczą, żeby się z tego pistoletu, prawda, musiał rozliczyć. Także pamiętam, że o 6 rano prawie nieprzytomny wróciłem do domu, a po 6 policja, prawda, przyjechała i prosi, a też znajomi byli, mówią, Tomek, ten pistolet. A ja nie wiedziałem, gdzie ten pistolet jest. Szukaliśmy tego pistoletu. Oczywiście chyba pan lekarz zabrał ten pistolet z sobą i dopiero jak żeśmy odzyskali ten pistolet, był spokój. No to takie rzeczy, które również działy się w naszej działalności tutaj rozrywkowej i sportowej. Muszę też przyznać, że to, co Państwo widzieli na zdjęciach tutaj, no właśnie teraz 28 maja organizujemy 30-lecie Mistrzostwa Polski. No myślę, że to już ostatni jakiś taki dzwonek na to, żebyśmy się spotkali. Przygotowujemy dość, chcielibyśmy to zrobić z dość dużą pompą. Jest komitet organizacyjny, między innymi Darek Szczubiał, zawodnicy Węglosz i pan prezes Gęborek i wielu jeszcze ludzi, którzy się zaangażowało w tą komitet organizacyjny. Gramy mecz z Legią Warszawa, to jest zaprzyjaźniona mecz taki przyjaźni. W przerwie meczu chcemy po prostu przedstawić drużynę, która zdobyła to Mistrzostwo Polski. Oczywiście tam chcemy ich jakoś uhonorować. Jednocześnie przyjeżdżają najlepsze trzy liderki w Polsce z Prokomu Gdynia, które jeżdżą po całym świecie, jednocześnie nawet występują w NBA, bo jeżdżą do drużyny Gortata. Chcemy tutaj pokazać, prawda, no taki show zrobić tutaj na hali. No a potem oczywiście mamy przewidziany bankiet, żeby powspominać na stadionie te dobre czasy, kiedy żeśmy wspólnie zdobywali zaszczytne cele. Muszę powiedzieć, że większość graczy, które z którą współpracowała, to skończyła studia, trzech zawodników jest w tej chwili w Niemczech, jeden jest dyrektorem Volkswagena, drugi ma prywatną żoną, największą klinikę ginekologiczną w Niemczech. Frankstein może to tam mniej, może się ustawił, ale też nie może narzekać. Także większość zawodników to były inne czasy. Oni zawodnicy studiowali, grali w koszykówkę. Zresztą koszykówka zawsze przewyższa inne dyscypliny, bo można porównać ją siatkówką, prawda? Muszę tu powiedzieć, że w naszym gronie siedzi tu mój również wychowanek, pan Piotr Hałasik, który zaczynał u mnie grać w koszykówkę jako utalentowany młodzik junior, mimo niewysokiego wzrostu, ale tacy zawodnicy grali, był bardzo szybkim zawodnikiem, a potem niestety zmienił dyscyplinę na siatkówkę, z którą odniosił również bardzo duże sukcesy. I dlatego na 28 zapraszam Państwa, jeżeli będziecie mogli, na godzinę 17, zresztą będzie to w prasie, będzie to w radiu i będziemy zrobić dość dużą ku temu, prawda, chcemy to pokazać i dość dużą reklamę, bo myślę, że to warto. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek koszykówka odrodzi się w Sosnowcu, chociaż próbujemy to zrobić, idzie na nam dość ciężko, ale krok po kroku mamy nadzieję, że władze miasta i sympatycy i sponsorzy no pomogą, bo wiadomo, no bez pieniążków się nic nie zrobi, a dzisiaj no jest to ciężko i próbujemy to w jakiś sposób rozwinąć. To ja może tak tytułem jakiejś tam pigułki chciałem tylko przedstawić, jak to wszystko wyglądało, bo o koszykówce byśmy mogli mówić do rana, książkę byśmy mogli napisać w ciekawostkach. Ja tylko chciałem tylko przedstawić, jak to wszystko wyglądało. Zdobyliśmy dwa razy mistrzostwo, wicemistrzostwo Polski, graliśmy w Pucharach Europy. No, takie ciekawe, myślę, w tych czasach, kiedy były ciężkie czasy, ale my dość dobrze je wspominamy. Można było wiele rzeczy załatwić. U nas był pierwszy Amerykanin, Ken Washington, który Państwo przypominacie, to taka gwiazdeczka nasza była, który grał za tylko jak kurczaki. To też było, że była śmieszna rzecz, bo on tylko kurczaki, a wtedy było wszystko na kartki. Myśmy cały zespół zbierał się, ucinał mu te, dawał mu te kurczaki, zaciągnął kurczaki, on nic nie jadł, tylko kurczaki. A wiadomo, że dostawało się jednego kurczaka tylko na miesiąc, prawda, na tych kartkach było. I gdzie jeździliśmy, no to musieli zatwialiśmy tego kurczaka dla niego. Ale to, mówię, no to były inne czasy. Dzieciom, jak czasami opowiadamy, jak się benzynę załatwiało, jak się mięso załatwiało, nie wierzą, bo ci inne są troszkę czasy, ale myśmy to przeszli wszyscy
i mile to wspominamy, mamy mile wspomnienia. Myślę, że Darek tu też opowie o kilku rzeczach. I to cieszę się bardzo, że 28 się spotkamy, ale jeszcze raz mówię, trafiłem na bardzo wspaniałych ludzi, na wspaniałą drużynę, z którą zrobiłem, bo to naprawdę trzeba trafić na ludzi, którzy i wspólny cel żeśmy sobie wytyczyli i zrobiliśmy to Mistrzostwo Polski. To ja tytułem takiego wstępu, jeżeli Państwo potem będą mieli pytania, z przyjemnością odpowiem. Myślę, że Darek też ma wiele rzeczy opowiadania, był jakby moją prawą ręką, był rozgrywającym, tyle lat żeśmy pracowaliśmy w Zagłębiu, potem w Przemyślu zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski, na Węgrzech pracowaliśmy razem, bo jeszcze miałem epizod trenerski na Węgrzech, gdzie z drużyny spadkowej zdobyliśmy wicemistrzostwo Węgier, trzecie miejsce i Puchar Węgier. Graliśmy tam w takiej drużynie Oroslany, to taka mała miejscowość górnicza, gdzie Polacy pracowali, to też święto było dla koszykówki w tym mieście i mamy dużo takich miłych wspomnień, nie tylko w kraju, ale również za granicą. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Dariusz Szumioł. W zasadzie to już nie wiem, o czym mówić, bo Tomek praktycznie o wszystkim opowiedział. I no, są pewne różnice. Tomek był trenerem w tym czasie, ja byłem zawodnikiem. Także rzeczy, o których opowiada, typu organizacyjne, typu paszporty, to jakby nas nie interesowały. Naszym zadaniem było bardzo ciężko trenować, bo muszę Państwu powiedzieć, że przynajmniej w początkowym okresie trening tu w Zagłębiu, dla mnie to było wręcz nie do wytrzymania. Stres z tym związany był okropny, bardzo duże obciążenia. Wtedy panował jeszcze tak zwana metoda im więcej, tym lepiej. Im trudniej, tym lepiej. Taka szkoła rosyjska. To się zmieniło w pewnym momencie i zmieniło się akurat w dobrym okresie, bo to w okresie, kiedy zaczęliśmy wygrywać właśnie tytuły Mistrza Polski i staliśmy się wiodącą drużyną w latach 80. Ale to chwała trenerowi, że taką przemianę w sobie gdzieś tam znalazł. Współpracował z nami świętej pamięci dr Wielkoszyński. On był takim prekursorem indywidualizacji treningu. Wiadomo, jest to trudne w grach zespołowych, dlatego że na kilkunastu graczy trafiają się bardzo różne organizmy. Są gracze bardzo uzdolnieni wytrzymałościowo, są gracze bardzo szybcy. Kiedy trenują w jednym rytmie, jedni osiągają dobry wynik, a ci drudzy mają kłopoty pewne z osiąganiem wysokiej formy. Ja nie byłem typem gracza wytrzymałościowca, a w zasadzie nie wiem, jakim typem byłem, ani szybkości, ani wytrzymałości nie miałem. Także nie wiem, dlaczego udało mi się jakiś tam wynik w sporcie osiągać. Natomiast te treningi bardzo ciężkie powodowały, że stawałem się wolny, ospały i musiałem sobie radzić troszeczkę oszukując trenera czy trenerów. Szczególnie na obozach, kiedy marszobiegi wysokogórskie się odbywały, to byłem prekursorem tak zwanej metody nieuczestniczenia w tych. Różnie to się odbywało. Używaliśmy do tego, znaczy to nie było powszechne. No, przyznaję się, że ja byłem takim oszustem głównym. Używało się do taksówek, autobusów czasami. No oczywiście trzeba było być spoconym, więc dobre było mieć kałuże gdzieś po drodze, żeby wyglądać, że człowiek jest spocony. W każdym bądź razie no, to była ta różnica. Ja później byłem trenerem również i patrzyłem na to z drugiej strony. Natomiast w tych czasach, kiedy graliśmy w Sosnowcu, byłem zawodnikiem. O tych wspaniałych ludziach, to tak, czy wspaniali. Gra zespołowa, szczególnie kontaktowa, wymaga tego, żeby zespół tworzyli zawodnicy twardzi, nieustępliwi, nie bojący się, podejmujący ryzyko. Często krnąbrni i niegrzeczni. Często w szkoleniu popełnia się błędy, że
że dzieciaki, które, z którymi są kłopoty na treningach, które są niegrzeczne, które coś tam są jakby odsuwane, a to właśnie w takich grach kontaktowych jest niedobre. Myśmy akurat tak się zeszło charakterami, że byliśmy raczej kronomrni. Ja po skończeniu kariery, kiedy zacząłem myśleć już bardziej jako trener, a nie zawodnik, to powiedziałem, że nie wiem, czy z taką grupą ludzi wytrzymałbym tak, jak to zrobił trener Służałek. Ja sam o sobie myśląc jako zawodniku i o swoich zachowaniach często myślę, że miałbym z sobą kłopot. Nie wiem, czy bym wytrzymał i nie usunął takiego faceta z drużyny. Natomiast to zapewniało jedną rzecz, że w sytuacjach dużego stresu, w sytuacjach skrajnych, kiedy trzeba było walczyć o zwycięstwo do ostatnich sekund, ta drużyna się sprawdzała. No, nie tylko na parkietach. W zasadzie o swojej karierze nie będę... Może to, że ja nie jestem rodowitym sosnowiczaninem, ja jestem, pochodzę z Zabrza. Tam w MKS-ie Zabrze, w którym wicemistrzostwo zdobył w pewnym momencie Tomek, się wychowywałem. Później 3 lata grałem w Beldonie Katowice. Ale główna kariera zawodowa, te najlepsze lata spędzone zostały przeze mnie właśnie tutaj w Sosnowcu. Tak jak tej całej grupy. Trzeba pamiętać to, co mówił Tomasz, że to jest całkiem inna sytuacja w budowaniu zespołów niż dzisiaj. Kiedyś było utrudnione zmiany barw klubowych przez zawodników. Jak ja przychodziłem do Zagłębia Sosnowic z Beldonu, to zostałem zawieszony na rok, gdyż nie dostałem zgody na to przejście od klubu Beldonu Katowice, czyli rok musiałem pauzować. Trzykrotnie udało się pominąć i otrzymywał klub Zagłębia zgodę na to, żebym wystąpił w takich najważniejszych momentach tego sezonu, do którym awansowaliśmy, ale generalnie była taka zasada. Nie masz zgody, nie odchodzisz z klubu, zawodnik był niewolnikiem jakby klubu, albo rok musisz zawiesić karierę. No później były te 9 lat w Sosnowcu, to były najlepsze lata, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to były lata 80. Polska praktycznie bankrut, kryzys, stan wojenny. Graliśmy derby w Bytomiu, o ligę odwieszono po miesiącu. No to jechaliśmy za Brynicą halt i sprawdzanie dokumentów. W Chorzowie zatrzymani, sprawdzanie dokumentów. Dłużej podróż trwała w tom i z powrotem, 6 razy nas kontrolowali niż sam mecz się odbywał. No co więcej, to były fajne lata, szczęśliwe. Niestety jako trener, pracuję jako trener od 21 lat już, nie miałem okazji pracować w Sosnowcu. No, podstawowy powód, że tutaj praktycznie koszykówka zniknęła na tym poziomie seniorskim, zawodowym. Próby odbudowy są, bardzo dopinguję, żeby się powiodły, ale trzeba mieć świadomość, że to nie są już te czasy, co kiedyś. Kiedyś był zakład pracy, dawał etaty, praktycznie wszyscy zawodnicy w klubie zarabiali te same pieniądze. Zespół był tworzony przez wiele lat. Trener nie był zmieniany praktycznie od kiedy pracowali trenerzy do emerytury w swoich klubach, nikt ich nie wyrzucał. Nazwy klubów kojarzono były z nazwiskami wielkich trenerów. Dzisiaj w zasadzie drużyny tworzone są co sezon inna drużyna. Tych pieniędzy jest dzisiaj więcej, ale nie zawsze starcza, trochę są przepłacane rzeczy. Taki zawodowy, trochę inny świat. Ja myślę, że tamten świat był
przyjemniejszy, ja mówię o świecie drużyny koszykówki, nie mówię o życiu jakimś tam społecznym. Natomiast no nie dało się wtedy zarobić takich pieniędzy jak w tej chwili. To wszystko na początek, jeśli ktoś coś więcej, to bardzo chętnie. Przepraszam, że wtrącę, pan Darek jest skromnym człowiekiem, bo został przez czasopismo, przez pismo Sport ogłoszony w sezon 80-83 najlepszym koszykarzem pierwszej ligi. W następnych latach mieścił się w pierwszej piątce najlepszych koszykarzy. Był trenerem reprezentacji Polski seniorów. Także to jest skromny człowiek, bo widzę, że nic o tym nie powiedział. Także był to kiedyś najlepszy koszykarz w Polsce. I oczywiście pamiętam, myślę, że to większość osób, które pamiętają tamte mecze, bo widzę, że mojego rocznika jest mało, to pamiętają te słynne rzuty za 3 punkty. Natomiast proszę nam powiedzieć, jak to się stało, że Ken Washington znalazł się w Sosnowcu, bo to rzeczywiście była ciekawostka niesamowita, bo nie dość, że wtedy miał 70 parę wzrostu, wyglądał przy was jak krasnal, natomiast był no wyjątkowo sprawnym, zwinnym zawodnikiem i tych punktów trochę dla Zagłębia zdobył. Pierwszy Amerykanin w Polsce na 80 lata to po prostu... Ja tylko jedną rzecz. Trener Służajew rzadko popełnia błędy, ale popełnił jeden błąd. To nie był pierwszy gracz amerykański w naszej drużynie. Pierwszym był biały, środkowy Bill Gleason. Natomiast Bill przyjechał po rok czasu. Wtedy to nie, oni nie przyjeżdżali dla pieniędzy, mieli inne trochę jakby pomysły. Bill był po skończonym uniwersytecie, miał praktykę w Michelinie we Francji i ktoś tam go znalazł. Zaproponował mu, żeby nie zagrał w koszykówkę. Nic nie wiedział o Polsce, zresztą bardziej traktował nas jako część Imperium Wschodniego. I z taką myślą, jako turysta tutaj przyjechał bardziej, nieprzygotowany również do gry. Po miesiącu treningu z nami, grze, przed treningiem wyszedł i przepraszał nas, że on jest tak słabo przygotowany, ale się nie spodziewał, że tutaj w koszykówkę ktoś umie grać. Ale zrobił wszystko, żeby dołączyć do nas. Zresztą pierwsze chwile jego tutaj po przyjeździe były dosyć ciekawe, bo on był taka Zosia Samosia, nie chciał, troszkę miał obawy, że dostanie dwóch jakichś panów tajemniczych, którzy go będą śledzić, bo to Amerykanin w Imperium, więc dużo sam lubił się kręcić, zszedł do samoobsługowego sklepu. Wziął koszyk, już tam jakieś pieniądze, złotówki dostał, cukier włożył, coś tam jeszcze włożył, cyk. Podchodzi i chce zapłacić, a pani coś do niego mówi, oczywiście brak komunikacji. No i zaczął mu z tego koszyka wyjmować pewne rzeczy. On mówi, nie, on to bierze, nie. No i tak to trwało, nie. No nie miał kartek jeszcze, Bidulka. Ale uczył się bardzo, zresztą z tego co wiem, to może nawet się pojawi tutaj, ale on strasznie chłonął i obserwował to życie. Gdziekolwiek na mecz wyjeżdżaliśmy, to był obserwatorem, natomiast nie robił tego dla pieniędzy, bo wartość złotówki i dolara i to, co myśmy zarabiali w dolarach, to wtedy to było raczej mało atrakcyjne dla nich. Tak, to masz rację, to pierwsze do Gleason. Ale wracając jeszcze, skąd się wziął Ken Washington, no po prostu on grał w Lublinie i tam on miał takiego menadżera, Popiołka Wojtka, który zaproponował nam, czy nie chcielibyśmy go do siebie. No on chciał zmienić klub, no i tak się znalazł u nas, chcieliśmy go do siebie, no to był bardzo raczej ciekawy gracz, grał troszkę inaczej, o niesamowitej technice i przyciągał również kibiców, bo gdzie pojechaliśmy, nie chodziło tylko o Sosnowce. W Sosnowcu to na mecze zawsze był komplet publiczności, a gdzie pojechaliśmy na mecz, to on, to był wtedy on chyba jedyny Darek w Polsce był, jak sobie przypominam, Ken nie, żaden obcokrajowy nie grał, no więc on przyciągał kibiców i to grał tak inaczej niż nasi zawodnicy. On miał niesamowitą technikę, ale żeby Państwo wiedzieli, to on przychodził 1,5 godziny przed treningiem, już trenował. Zostało po treningu, to był tytan pracy, on spiłkę brał, w domu kozłował tam, mieszkał na 10. piętrze, ludzie tam, prawda, się denerwowali, bo on cały czas tą piłką, prawda, kozłował, a w bloku to wszystko było słychać. No ale już taki był, no, zwariowany na punkcie koszykówki i przez 2 sezony u nas był, też go stan wojenny tutaj złapał, też się bał, chciał prawie, że wyjechać
do Stanów, ale żeśmy mu wytłumaczyli, żeby został. I tak wyglądał epizod. Zagrał w filmie, tak. Także tutaj akurat. Znaczy, tak się znalazł w Sosnowcu, ale dlaczego w ogóle do Polski? Bo to dziwne, że no nie, tutaj nie były kluby w stanie płacić takich pieniędzy nawet w przybliżeniu, żeby cokolwiek oni tam odkładali. On trochę handlował, buty wywoził z Polski, coś tam. Ale to nieważne. On miał brata, ich było dwójka, brat był żonaty, miał już dzieci, on nie miał. A wtedy były kłopoty z Libią, Stany Zjednoczone miały i oni się obawiał trochę, że może zostać powołany do armii. Ja nie miał na to ochoty. I dlatego się tutaj gdzieś kręcił po Polsce. Z Polski wyjechał do Szwecji, był tam, grał, później był trenerem drużyn żeńskich. Teraz wiem, że do Stanów wrócił, ale no, faktem jest, że tak właśnie był, no, taką perełką w tym czasie. Bo kilku zawodników, którzy pojawili się w Polsce, nie znając warunków w naszym kraju, nie wytrzymywało sezonu. Pamiętam, w Hutniku Kraków pojawił się taki zawodnik, który pytał się, czy te pieniądze, co dostaje za miesiąc, starczy na kupno samochodu. Jak nie będzie jadł, to za 2 lata. Malucha. No, przechodząc patrzy, brakowało mu soku pomarańczowego, różnych takich frykasów. To też był początek lat 80. Przechodzi, patrzy sklep. Patrzy ceny, kurczę. No i wszedł do środka, tam soki pomarańczowe, tego wszystkiego i mówi, to tak, co to za sklep tak tanio, nie? Bo to, no, chciał złotówkami zapłacić, ale to niestety był peweks i nie udało mu się. Wykonał jedną rozmowę, to cała pensja poszła, a jeszcze miał taką historię, że telewizor czarno-biały włączył rano sobie, zepsuty, nie ma obrazu. No to pojechał do klubu i mówi, zepsuty mam telewizor, żeby ktoś naprawił. No ktoś tam po treningu pojechał, no to już wtedy jakiś program się pojawił, bo wtedy były 2. No więc mówi, nie, jest. Wrócił, mówi, już masz, nie, okej, okay, jest, telewizor jest w porządku. No to on wrócił, rzeczywiście jest, ale kolory zniknęły. Nie ma kolorów, więc znowu na drugim treningu mówi, zepsuty, nie ma kolorów. No słyszałem, że to jest czarno-biały, no trochę był zdziwiony i on tak po pół roku już uciekł, już nie dał rady. No, rano było telewizyjne, technikum rolnicze. Że panie Tomaszu, po 2 słówka na temat tych ludzi, tutaj. Taki szybki, po lewej stronie, bo tak może odgryć, po lewej stronie to był mój asystent, no, Wiesław Zając, to też w Niemczech w tej chwili przebywa. No myśmy grali razem w Beldonie, potem on tutaj przed ze mną był jako zawodnik, został moim asystentem, no i przez ten cały okres naszej współpracy, jak zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, to on ze mną pracował. Justyn Węglosz, kiedy tutaj przychodził w wieku 16 lat z Rybnika, to praktycznie była tylko skóra i kości, strasznie chudy, ale miał jedną cechę, miał charakter. Do walki, no i potem po wielu latach był etatowym reprezentantem Polski, przez wiele lat grał w reprezentacji Polski i to jedyny olimpijczyk, bo również był na olimpiadzie, jedyny zawodnik z naszej drużyny. Włodek Środa, następny gracz, to jest chłopak, którego wzięliśmy z AZS-u Kraków z trzeciej ligi, to chłopak, który bardzo utalentowany, bardzo przydatny, w tej chwili już mieszka w Sosnowcu. Śmieją się z nim zawsze, że jest na dwóch, Włodek, ty z Kiedzia, Sosnowca, to jesteśmy dwójkę Sosnowca. Z Kieleckiego. Klaudiusz Fragsztaj, to jest ten chłopak następny, to jest, który to był bardzo utalentowany, z nim również miał epizod w reprezentacji Polski, 2,8 wzrostu, skrzydłowy, w tej chwili przebywa w Niemczech, pochodzi z Katowic, bardzo dużą rodzinę miał w Niemczech. Największy kłopot było załatwić mu wyjazd z nami za granicę. I ożenił się z dziewczyną z ulicy Sobieskiej. O właśnie, ożenił się z dziewczyną z nią. Piątka to jest Janusz Klimek. To jest chłopak, który jest teraz dyrektorem w Volkswagenie w Niemczech. Bardzo on studiował Politechnikę.
No jednocześnie gra w koszykówce, pochodzi z Rudy Śląskiej. Za nim stoi Jurek Hernas, też chłopak z Rudy Śląskiej. To jest ten chłopak, który z żoną mają największą klinikę ginekologiczną w Niemczech. No żona jego, a on był jakimś też również dyrektorem, a w tej chwili razem to prowadzą. Ken Washington, no to żeśmy rozmawiali, to ta nasza gwiazdeczka. Andrzej Żuraski, który tutaj ten blondynek, to razem z Darkiem kiedyś grało się na dwóch rozgrywających, na jedynkę, dwójkę, troszkę inne ustawienia były. To był zawodnik do specjalnych zadań, zawsze krył najgroźniejszych zawodników. Bardzo grał w obronie, również miał epizod w reprezentacji. Piotr Bortu to był złota nasza rączka, który tutaj dzieje. To był chłopak, który potrafił na 18 rzutów z mistrzem Polski, z Rudnikiem Wawrzyk, 16 razy trafić. Wtedy jeszcze nie było rzutów za 3 punkty, ale to był chłopak z Tychów, bardzo dobry zawodnik, przede wszystkim rzucający. Andrzej Kokoszka, następny gracz, który blondynek, który tam kłóca, to był też, to taka była kolebka talentów z Rudy Śląskiej, też chłopak z Rudy Śląskiej, który w młodym wieku do nas przyszedł i tutaj się rozwinął. Marek Olechowski to też chłopak z Katowic, grał w MKS-ie Katowice i zaczynał też również w Bendonie Katowice. W tej chwili mieszka w Sosnowcu, jego żona pracuje w urzędzie od lat miejskich w Sosnowcu. Także to wszyscy chłopcy z okolic. No Darka Szczubiała na końcu Państwo już tutaj poznali. Także ale nie, nie poznali na zdjęciu. Także tutaj wtedy jeszcze to wszystko. Pamiętajcie Państwo, że to wszystko było 30 lat temu, także to no, wszyscy żeśmy się zmienili, ale no, historia zostaje i myślę, że 28 wszyscy ci, którzy tutaj są, oprócz może Kena, zresztą to nie była drużyna, to zdobyła Mistrzostwo Polski, to była drużyna, która grała w pierwszej lidze, a drużyna, która zdobyła Mistrzostwo Polski, no to w większości tych graczy zostało. Muszę powiedzieć, że pracując jeszcze na Węgrzech, to była, kiedyś to jeszcze była taka sytuacja, że ja chcąc wyjechać do pracy na Węgry, musiałem mieć zgodę Polskiego Związku Koszykówki i Ministerstwa Sportu. No i bo to każdy z zawodników również musiał taką zgodę. W związku z tym, że Polski Związek jakiś miał, chciał, żebym ja został, nie wyjeżdżał z Polski, bo chciał, żebym pracował w szkoleniu centralnym, nie utrzymałem zgody. No więc przyjechali tu przedstawiciele klubu, siedzieli kilka dni w Nowotelu, no ja z nimi ustawiłem kontakt, no a niestety nie dostałem zgody na wyjazd. Tak za bardzo nawet nie chciałem wyjeżdżać, bo byłem bardzo związany z Zagłębiem. No to co oni wymyślili? Pojechali na Węgry, a tam w tej miejscowości Kopex zatrudnił około 300-400 górników z Polski, bo tam była kopalnia. My przyjechali za kilka dni, dyrektor Kopexu do mnie przyszedł na tej mówi, jest pan przeniesiony służbowo na kopalnię do Roslań. Czyli jest pan zatrudniony jako sztygar, mówi, na kopalni Roslań. A ja miałem kontakt podpisany z klubem już i tak dalej. Czyli ja podwójnie skorzystałem. Nie, i w tym momencie nie musiałem mieć żadnej zgody na wyjazd Polskiego Związku z Ministerstwa Sportu, tylko w związku z tym, że byłem zatrudniony na kopalni, zostałem służbowo przeniesiony na kopalnię, a dodatkowo mogłem pracować jako trener. No i wtedy tak ominąłem przepisy wyjazdu za granicę, żeby wyrazili zgodę. Muszę Państwu powiedzieć, że w swojej karierze miałem również epizod z Gortatem, prowadziłem reprezentację młodzieżową i Gorta zaczynał swoją karierę jako zawodnik tej reprezentacji, jeszcze to nie był zawodnik tej klasy co w tej chwili, ale no, bardzo talentowany zawodnik, tylko że nie miał grać koszykówkę wtedy, bo był bramkarzem, lekkoatletą. No i po 3 miesiącach pracy z nami, kiedy graliśmy turnieje międzynarodowe, pojechał, od razu pojechał do Niemiec i tam zaczął, prawda, już taki kontakt podpisał zawodowy. No i potem po tych 2-3 latach trafił do NBA i do dzisiaj jest jedynym zawodnikiem polskim grającym w NBA. Także no, taki to będzie też epizod z Gortatem. Państwo mają pytania, bardzo chętnie odpowiemy, bo jest, wiem, że Państwo się spieszą mecz piłki nożnej, ja bym chciał, żebyśmy to skończyli tak,
żeby wszyscy zdążyli, ci co są kibicami piłki nożnej. Indywidualnie, przeważnie takie pytania się pojawiają. Tak się tutaj wszyscy krępują. To już nie pierwszy raz się przekonałem, że potem... A ja chciałem zapytać, to trzeba było pytać. Ja może jeszcze o tych zgodach, bo Tomasz mówił o tych zgodach, to zawodnicy trzeba pamiętać, że w okresie władzy ludowej sportowiec mógł wyjechać na tak zwane, wtedy mówiło się saksy, za granicą zarabiać pieniądze. Przelicznik był olbrzymi, także nawet nie mając jakichś za granicą olbrzymich kontraktów, było się dużo więcej zarabiało niż w Polsce. Był ogranicznik wiek dla zawodników, wiek 30 lat. To były historie wielu utalentowanych. Myśmy na przykład, były w polskiej koszykówce, były bardzo silne trzy roczniki, 55, 7 i 9. Była bardzo zdolna młodzież, licząca się, co nie jest łatwe, w rozrywkach juniorskich. Myśmy mieli przeciętną wieku na Mistrzostwach Europy 23 lata, najstarszy zawodnik miał 26 lat, co w koszykówce też jest minusem, dlatego że w koszykówce ważne jest doświadczenie niesamowicie. I potrafiliśmy na Mistrzostwach Europy w Pradze postawić się zbornej, czy Jugosławii dawnej, to były olbrzymie potęgi koszykówki. Mieliśmy króla strzelców, którego cała Europa chciała wykupić. Dostał propozycję od królów hiszpańskich, włoskich, francuskich, myślę tu o Młynarskim, który dwa razy zdobył tytuł króla strzelców. No niestety często te kariery nie potoczyły się, nie rozwinęły tak do końca w tej dyscyplinie jak mogły. Gdyż trzeba pamiętać, że lata 80. myśmy mieli takie ograniczenia, że nawet państwo było zbyt biedne, czy związek był za... No, to jest jednocześnie to samo. Nie mogliśmy grać w pucharach europejskich przez parę lat, bo nie starczało na wpłaty do Federacji Europejskiej. W związku z tym, jako reprezentanci kraju, grywaliśmy praktycznie z najlepszymi tylko co dwa lata na Mistrzostwach Europy. Czasami jakieś turnieje, ale to na ogół były turnieje. No i był taki okres, że udało się, ponieważ duże zapotrzebowanie na dobre drużyny jest w okresie listopada w Stanach Zjednoczonych. Uniwersyteckie drużyny nie mogą między sobą sparować, więc sprowadzają z całego świata drużyny. Wtedy była możliwość wyjazdu na miesiąc. Także tacy gracze jak Kijewski, Zelik, Mynarski, wyjeżdżając do tych czołowych klubów, osiągnęliby na pewno... Trzeba pamiętać wcześniej jeszcze Jurkiewicz, który na początku lat 70. miał propozycję gry już w NBA. No, jeśli by wyjechał bez zgody władz, no to się nazywało ucieczką. Nie każdy się decydował na taki krok. I to było pewne utrudnienie. Kiedy już skończyło się ten wiek 30 lat, to trzeba było zebrać pierwsze zgoda klubu, zgoda Okręgowego Związku Koszykówki, zgoda Federacji Sportu, zgoda wojewódzkiej, później PZKOSZ i na końcu Główny Komitet Kultury Fizycznej, gdzie wybitni sportowcy, olimpijczycy, medaliści olimpijski siedzieli po parę dni, gdyż na przykład był jeden z ministrów sportu taki, który podpisywał 10 zgód tylko dziennie, nie było siły, żeby... Także tam trzeba było siedzieć, walczyć o to, żeby z dołu gdzieś tam wyżej przyłożono. No, nie było to lekko. A poza tym po 30 roku życia już nie jest łatwo się wybić, także często ci ludzie po prostu gdzieś tam dorabiali już do takiej, no, powiedzmy, emerytury. To a propos zgód na wyjazdy. Ja pamiętam, że po dziesięciolecie wicemistrzostwa Węgier zostaliśmy zaproszeni, graliśmy nawet, czy zawodnicy byli na tyle, że mogli grać. No i dyrektor elektrowni
który był prezesem klubu, jak organizator kopalni, na bankiecie mówi tak, Tomasz, kiedy ty byliśmy na Węgrzech, to mówi, znaczy jak byliśmy w Sosnowcu i ty rozmawiałeś na temat kontraktu, to mówiłeś tak, za 6. miejsce premia, za 5. premia, oczywiście pensja, 4. do Mistrzostwa Polski, do Mistrzostwa Węgier. I te premie dość wysokie, to my mówimy, on jest wariat, mówi tak, ci Węgrzy między sobą. Podpisujmy mu, że my chcemy się w lidze utrzymać, my, nasza drużyna walczy o utrzymanie. A Służałek mówi, że on chce po prostu premię za mistrzostwo, wicemistrzostwo i tak dalej. I te premie, da, podpisujmy, bo oni w życiu tego, tam do 6. miejsca idą. I to po 10 latach mi to opowiadają na bankiecie, jak byliśmy, że po prostu jak zdobyliśmy wicemistrzostwo, po pierwszym roku oni się na głowę złapali, prawda? O jakie musieli pieniądze zapłacić za te premie, które z początku mówili, że no, podpisujemy wszystko, bo i tak tego nie zdobędą. Także, a najlepszy był numer, bo na początku język węgierski dość trudny, a z początku no, nie miałem tłumacza. No więc jedynymi tłumaczami, znaczy, co pokazałem, to było ze mną był Darek i Justek Węglarz. Bo to zawsze to taką tworzyliśmy grupę, bo oni przyjechali na PPH Węglarz, a potem przyjechali po mnie i po Darka, żebyśmy tam grali. No to bardzo ciężko się porozumiewało, ale no, mówię, jak mówiłem, do dupy, to oni wiedzieli, że źle to robią, także oni się nauczyli, pierwsze co. Także przez pierwszy tydzień nie było... Nie, no język migowy, bardzo migowy, dobrze. Tak, tak. Dopiero po tygodniu otrzymałem tłumacza, który był tłumaczem. Już po pewnym czasie, no to jakoś żeśmy sobie radzili. Ale też takich ciekawych rzeczy, tak jak kiedyś zaprosiłem Węgrów do siebie, to jak sobie Państwo przypominacie, jak się kawę robiło, to w szklankach, prawda? Piło się kawę, prawda? No i oni, ja ich poczęstowałem tą kawą, to oni tak potem powiadali, nie widzieli, jak się do tej kawy zabrać, bo u nich się piło kawę, to tak ekspreso od początku. Jak chodziłem na spotkania, to też nie przyzwyczajono, to ekspreso to wziąłem do ust i już prawie po kawie, prawda? A jak zjadłem w szklance, to oni, no co on mam co zrobił? Dało, prawda, za kawę, prawda? To takie czasami były ciekawe epizody, ale też mieliśmy fajny taki, no myślę, że na Węgrzech mieliśmy bardzo miłe wspomnienia, bo miasteczko małe i to miasteczko po meczu, w związku z tym, że myśmy prawie wszystko wygrywali, bawiło się całą noc. Tam po meczu to żeśmy się wszyscy bawili razem z całym miastem. Wszystkie lokale, wszystko było zajęte i myśmy też chodzili na te imprezy. Tam do tego stopnia oni byli świadomi, że na przykład po treningu to szliśmy na piwo, bo tak było przyjęte na Węgrzech. To nie było tak, że nie wolno tak u nas, nie wolno piwa, nie wolno niczego, to kary i tak dalej. Nie, tam oni wiedzieli, że mogą pić jedno piwo, czasami dwa i to świadomi byli. Także to tak to śmiesznie wyglądało. W Polsce nie do przyjęcia, bo to od razu trasa, tak, ale tak. Ja wejdę od razu w słowo, że w Polsce złapany na wypiciu małego piwka musiałem oddawać w regulaminie, mieliśmy pół pensji. A na Węgrzech trener się bardzo zmienił, bo już w pierwszym tygodniu jeden z Węgrów przyszedł i zaprasza nas. Taki zwyczaj, że ktoś ma urodziny, w knajpie zaprasza, kto chce. To... I tam zamawiali koniaczek, piwko, wino, co kto lubiał. I nikt nikomu nie zabierał pieniędzy wtedy. Także jak to się zmienia tu z widzenia. Takie drobne pytanie do pana Dariusza. Jak wyglądała drużyna Zagłębia wtedy, kiedy pan grał pod względem wzrostu na tle innych drużyn? A do pana Tomasza, żeby powiedział parę słów o aktualnej drużynie Zagłębia. No, to, że zaczęli tacy wysocy zawodnicy grać nagle w koszykówce, to nie było tak oczywiste kiedyś, prawda? Najpierw ten wzrost nie był taki najważniejszy. Nie, ja myślę, że warunki fizyczne mieliśmy podobne jak inne zespoły w kraju. Trzeba pamiętać o jednym, że no nie grali obcokrajowcy, tak? Także ten jakby ten polski nabór no, był podzielony. No, było część jakichś gwardyjskich, w pionach wojskowych, kopalniach i tak dalej. To mniej więcej się rozkładało równo. Trochę inny sposób grania był czas 30 sekund, więc myśmy prezentowali tak na zamęczenie przeciwnika psychiczne, że czasami graliśmy po 30 sekund tak zwanego chodzonego i to psychicznie ludzi mordowało przeciwnika. Wyżsi byli rozgrywający wtedy, bo ja grałem na rozegraniu.
Washington był malutkim graczem, ale to był ewenement. On był bardzo szybki i tego. Natomiast dzisiaj wzrost znowu wrócił rozgrywającego. Liczy się szybkość. Systemy obronne są takie, że pozwalają tym małym graczom gdzieś pomagać cały czas. U nas to 1,90 m to było takie minimum, jeśli się chciało grać na poziomie międzynarodowym. No i to tyle. No. Mieliśmy, Klaudiusz Raksa miał 2,9 wzrostu, to na te czasy był bardzo duży wzrost. Klimek. Liczy się też w koszykówce zasięg. Węglosz miał 2-3 wzrostu, ale ręce miał tak długie, że przy nawet słabej dynamice był najlepiej, jednym z najlepiej blokujących w Polsce i zbierających zawodników. Jeżeli chodzi o koszykówkę obecnych zagłębów, to tak. Traktowaliśmy koszykówkę, bo w ogóle koszykówki potem już nie było w Sosnowcu, epizody różne były, nie było koszykówki. No i grupa sponsorów spotkała się ze mną 2 lata temu i zaproponowała, żebyśmy wspólnie z moja osoba, żeby firmowała to, odrestaurowali koszykówkę w Sosnowcu. I warunkiem było, że miasto nam to pomoże, to wtedy był prezydent Górski. I ja za zasługi Zagłębia otrzymałem zaproszenie do Ekstraklasy. Bo w tej chwili tak w NBA, drużyna może otrzymać zaproszenie, jest to modne w siatkówce, w koszykówce, że jak ma się odpowiedni budżet, można grać od razu w Ekstraklasie. Więc przedstawiliśmy sponsorów swoich i potrzebowaliśmy pomocy miasta, czyli 50%, nawet 60% budżetu mieliśmy swojego, a oczekiwaliśmy 40% budżetu z miasta. Oczywiście, kto zna prezydenta Górskiego, to wie, że ile obieca, tyle nie da. Obiecywał spotkania, wszystkie komisje, wszyscy byli zachwyceni, że wreszcie w Sosnowcu jest ktoś, kto nie chce wszystkich pieniędzy od miasta, tylko przynosi pieniądze, a chce, żeby pomóc. No i wszystko się dobrze układało, mieliśmy zaproszenie, czyli już byliśmy w Polskim Związku, zostaliśmy hala zweryfikowana, mieliśmy wszystko praktycznie dopięte, mieliśmy sponsorów i no i przeddzień dosłownie, kiedy zgłoszenia, pan prezydent Górski oczywiście odmówił nam jakiejkolwiek pomocy, mało tego, praktycznie nas nie puścił na halę na Żąskiego, bo wynajął Banimexowi halę piłce ręcznej, koszykówka żeńska, tylko myśmy praktycznie nie ma w ogóle godzin na halę. No i w tym momencie, jak się sponsorzy dowiedzieli, że miasto nam nie chce pomóc, praktycznie wszyscy się wycofali. Został jeden, dwóch sponsorów. No i co tu robić w tym momencie? Drużyna już była kompletowana, że amerykańscy gracze, polscy i tak dalej. Całe szczęście, że mieliśmy klauzulę taką w tych kontraktach, że w momencie, prawda, aktualne są kontrakty, kiedy zostaniemy zaakceptowani przez Polski Związek Koszykówki. Bo musieliśmy spełnić warunki, przedstawić budżet. Budżet wynosił 2 miliony złotych, ale myślę, że w budżecie 1,5 mln można było grać i tak żeśmy mieli to przygotowane. Mieliśmy 800 tysięcy od sponsorów, a resztę chcieliśmy od miasta. Wydawało nam się, że piłka wtedy jeszcze była na niższym poziomie. Okej, nie było, że to promocja dla miasta. No Sosnowiec, no w sporcie jest, była w tej, przedtem, 2 lata temu jeszcze plamą sportową. No i tak się skończyło, że co tu robić? No to zagrajmy w pierwszej lidze. Wycofaliśmy się, dostaliśmy zaproszenie do pierwszej ligi. No wiadomo, wybory, jak się potoczyły, tak się potoczyły i graliśmy w tej pierwszej lidze. Z początku no, zespół nowy, bo to zawodnicy nowi, było późno zbudować jakiś mocny zespół. No ale krok po kroku przegrywaliśmy bardzo wysoko na początku, a tą pracą mozolną chcieliśmy wygrywać i weszliśmy do play-offu. No graliśmy w tych play-offach, no ale wiadomo, że no, budżet był jaki był, ale no, po prostu trzymaliśmy w pierwszej lidze. No i po tym roku niestety co dalej? No nie ma pieniążków. Miasto nam nie pomogło, a sponsorzy, jeden sponsor nie był w stanie tego utrzymać. No to co dalej? No to jeszcze zebrała się grupa takich mniejszych sponsorów i słuchajcie, no to zagrajmy w drugiej lidze, może zbuduje się, może jak zaczniemy grać w drugiej lidze, zbudujmy zespół na utrzymanie się
drugiej lidze. No i wycofaliśmy się znowu z pierwszej ligi, mimo że żeśmy się utrzymali. W tym sezonie gramy w drugiej lidze. No, chłopcy z Sosnowca większość, z jakichś tu Łapanek, streetball i tak dalej pracują. No i też zaczęli trenować młodzi, większość utalentowanych, a takich nieznanych też wszystko przegrywało na początku. No ale teraz zaczęli grać coraz lepiej. Zajęliśmy czwarte miejsce, co było niespodzianką. Przeszliśmy pierwszą rundę play-offu teoretycznie z zespołem silniejszym. No i gramy w play-offie dalej, mimo że mieliśmy się tylko otrzymać w lidze, ale to bez żadnych wielkich perspektyw. I teraz stoimy przed dylematem. Jeżeli zbudujemy budżet do czerwca, jakikolwiek, na bazie sponsorów, no bo miasto oczywiście daje nam halę, mamy nadzieję, że nam pomoże. Dość mocno zaangażowaliśmy się w szkolenie młodzieży, bo tu młodzieży w ogóle nie było. Ale jeżeli zbudujemy budżet, no to koszykówka będzie istniała. Jeżeli nie zbudujemy do czerwca, no to niestety to jest moje już ostatnie podejście do koszykówki. Ja rezygnuję i nie będę już prowadził, znaczy no nie będzie koszykówki, ponieważ no dość, że te nakłady są nieduże. Ja pracuję społecznie od 2 lat, nie biorę 100 złotówki, a z drugiej strony no zawodnicy muszą jakieś mnie otrzymywać. Dlatego no jest grupa ta zaangażowanych ludzi w klubie, są młodzi ludzie, którzy chcą, widzą możliwość rozwoju tej koszykówki i wszyscy pracujemy nad sponsorami. Jeżeli sponsorzy, no ciężko na drugą ligę znaleźć sponsorów, to Państwo dobrze wiedzą, zresztą wiecie, że Sosnowiec nie jest potęgą gospodarczą, wiecie jak to wygląda. Moim marzeniem jest takie, że chciałbym mieć takie warunki, jak mają piłkarze w jakimś 1/10 i tak dalej, no ale wiadomo, że piłka rządzi się swoimi prawami, kibicujemy piłkarzom, żeby grać jak najwyżej. No ale mówię, no niech to będzie podzielony ten budżet taki dla wszystkich, jeżeli, ale jeszcze raz mówię, miasto na pewno czymś nam liczy, że pomoże, a musimy liczyć na siebie. No i tak to wygląda perspektywa koszykówki Sosnowców. Boję się, aby nie było to tak, że 30-lecie będzie pożegnalnym meczem koszykówki Sosnowców, czego nie życzę sobie ani sympatykom, bo coraz więcej kibiców przychodzi, coraz większe zaangażowanie, ale jeszcze raz powtarzam. Nie będzie budżetu, tego minimalnego, to nic nie zrobimy, a jest ciężko. To tak wygląda w skrócie. Zapraszam na mecze. Naprawdę szkoda by tych chłopców, bo to są chłopcy Sosnowca w większości, w 80%. 4 chłopców gra Sosnowca w pierwszych w ekstraklasie. Dzisiaj wywrócili do Zagłębia, bo też są związani, no ale muszą mieć jakieś podstawy finansowe, bez tego się nie da. Tak to wygląda na dzisiaj stan koszykówki Sosnowca. Mamy takie jedno pytanie. Czy zawodnicy czują nasze doping na meczu? Tak, tak. No zresztą zawsze dziękują po meczu zawodnicy czuć. Coraz więcej ludzi przychodzi na mecze. Coraz większe ostatnio, może bo nawet ktoś tam nawet liczył, zaczęliśmy od niedużej ilości osób, ale coraz więcej przychodzi na mecze. No świadczy o tym, że to też wyniki świadczą, drużyna gra coraz lepiej, drużyna wygrywa, to zawsze pociąga kibiców. Ale jest coraz większy doping. Wiem, że tam po lewej stronie jest największy doping. Jest to miłe, sympatyczne. Moim marzeniem jest, żeby ta hala pękała szwa, jak było kiedyś. Myślę, że no, gdybyśmy naprawdę, no wejdę grać, mówię, ja nie mówię jak za klasie, ale na dobrym poziomie w pierwszej lidze, to na pewno miasto i sponsorów stać. Na dzień dzisiejszy, bo mówię, już ekstraklasa, no to już musi być jakiś sponsor poważny. No Sosnowiec, no niestety, tak mówię, no nie ma tu takich silnych firm, które by mogły to sfinansować. Ale jeszcze raz mówię, mam nadzieję, że przy pomocy miasta jeszcze jakoś ratujemy tą koszykówkę. Chciałbym, żeby Pan to potwierdził albo odrzucił. Czy to jest prawda, że dzięki Panu wymieniono pakiet w hali na Żebrowskiego? Dlaczego się pytam? Bo jako kibic Zagłębie bardzo rzadko przegrywało u siebie. Nie było takiej możliwości i potrzeby, żeby wyprowadzać przed piata. I nawiązuję do tego pana Chodzonego, co pan niedawno wspomniał.
I pan właśnie tak pomalutko sobie tą piłkę podłożał, żeby te 10 sekund minęło, a ten pakiet to są przed w fatalnym stanie. A później po roku chyba rzeczywiście ten pakiet został zmieniony. Czy to była pana zasługa? To nie jest złośliwość z mojej strony. Nie, nie ma... Pamięta pan, że ten pakiet nie. Był... Nie moja zasługa, natomiast no, były problemy ze zrobieniem tego parkietu, bo zdjęto go, ale nie można było, nie, dosyć długo nie można było położyć. Byśmy grali rozgrywki w innych halach, w Beldonie, na Beldonie też grywaliśmy mecze. Także dla nas to nie było nic fajnego. Myślałem, że ktoś powie, że dom budowałem i potrzeba było dobrze wysuszonego, ale nie, mieszkam w bloku w dalszym ciągu, także parkiety mi nie są potrzebne. Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym gościom za przybycie dzisiaj. Dziękujemy bardzo, że panowie tak szybko przyjechali. My również dziękujemy. Że to nie jest nasze ostatnie spotkanie z panami. Życzymy ogromnych sukcesów, jeszcze większych niż mieliście panowie. Myślę, że dużo jeszcze przed wami. Panie trenerze Tomaszu, niech pan nie mówi koniec tylko nigdy. Pan przewodniczący został tu zawsze. Dziękujemy.